Kiedyś odpowiedzialność za dane słowo była zdecydowanie większa niż dziś. Dzisiaj to nam się bardzo łatwo po prostu wiele rzeczy w tak rozjeżdża, prze, prze, zaczyna być takie miałkie. Dzień dobry, dzień dobry. W nowym 2024 roku mówimy Państwu. Wszystkiego dobrego, dobrego. Dzień dobry, dzień dobry. Roku. W 2024 roku 2024 lata od narodzenia Jezusa. Bzdura. No to zacząłeś program. <laughs> y, no, bo, ale wiesz o tym, że no, się dioniz, jaki tak. dionizm mniejszy. W XII wieku rąbnąło chyba 6-4 lata? I y... Pan Jezus urodził się przed narodzeniem Jezusa. Ostatnio córka mnie próbowała uświadomić, że właśnie ty, tak, tak to wygląda, i że error, ktoś się error. po prostu pomylił, i on tak, ja ale jak tak, to jak ale to? Już jak to no, tak, ale już po prostu było tak. Już za tak. późno to już się to nie chodzi wóci. tylko o to, że i tak pan Jezus przychodzi w centrum, i według naszego gregoriańskiego kalendarza, no to, to że to. Ale to, przepraszam, no tak, na nowy rok mi się rozpoczęło, no to ale to mam się postanowienie, rozpoczęło. że już nie będę takich rzeczy... Zaraz, zaraz, postanowienie? Tak, tak, a tak, mam postanowienie, że, karnet że już nie będę kupiłeś? ci się wcinał w taki sposób, słucham? Karnet na siłowni kupiłeś na 100 lat do przodu? Yy, nie, nie. A dieta jest rozpisana na 50 lat do przodu? A, a, jakieś o, a postanowienie? jak u ciebie? A do mnie beznadziejnie, Dziękuję. <laughs> Wszystko w normie, dziękuję. O postanowieniach noworocznych dziś mówić będziemy. Mało tego, to nie jest. O dotrzymywaniu będą... słowa będziemy A, mówić. A właśnie, bo to nie będą tylko postanowienia na nowy rok, będzie także o wierności. O, o, tak, i o tym, że sami siebie oszukujemy. No nie wszystko, wiem, jak ty. No Wszystko dobrze, wywaliliśmy ja na sam początek. No, no to o tym dziś rozmawiać tak. będziemy. Jest sprawa 2024, czas start. Tak jest. Mm. Pomyślałem sobie, że w ogóle na początku chciałem trochę zdezawuować takie sobie słowo, wymyśliłem, drodzy Państwo i Kasiu, żeby zdezawuować właśnie te postanowienia noworoczne, że przecież zawsze można podjąć jakieś postanowienia, i to jest prawda. Ale z drugiej strony, jeżeli jest jakaś okazja, która skłania nas do tego, żeby jakieś postanowienie sensowne. Podjąć, no to czemu nie? To niech sobie będzie to postanowienie noworoczne. Równie dobrze może być postanowienie, nie wiem, albo tak, od poniedziałku, albo nie wiem, z początkiem sierpnia, albo września, tak, cokolwiek. Jeżeli jest jakaś okazja, spoko. Natomiast rzeczywiście te postanowienia noworoczne często lądują gdzieś tam po prostu najpierw na podłodze, a potem już w śmietniku. Często zabieramy się za coś. Tu mamy ogromne, prawda. Chęci, pomysły, w ogóle wizja wświetlana tego, jak to w ogóle się wszystko zmieni. A potem, się wszystko, a potem okazuje się, że proza życia zamienia wszystko, no właśnie, w proch. I o tym chcemy dzisiaj powiedzieć, żeby się nie poddawać tak łatwo. I nie tylko postanowieniom noworocznym, ale generalnie swoim postanowieniom, bo tak sobie teraz użyję, tak no pójdę grubo. No ale człowieka tak naprawdę można poznać, jeżeli na kimś możemy polegać, to na tym, kto dotrzymuje obietnic, kto dotrzymuje słowa. I nie chcę teraz uderzać w jakiś taki gruby ton, że przecież miało być lekko, łatwo, przyjemnie o postanowieniach noworocznych. Z jednej strony tak, ale teraz mi no, przyszło mi do głowy, więc nie mogę tego nie powiedzieć. No jeżeli ktoś jest wierny w małych rzeczach, to i w dużych będzie wierny. Więc jeżeli y, będziemy potrafili od chociażby, dochować tajemnicy, którą ktoś nam powierzył. Nie wiem, ktoś nam powiedział coś naprawdę w tajemnicy takiej, że no naprawdę, bo wiesz, jak to jest. Czasami ktoś nam. Tylko wiesz tam, nie mów nikomu. Nie wiadomo, że to nie jest. A ty jest... mówisz, nie, nie powiem nikomu. Spotykasz kolejną osobę i mówisz, słuchaj, ale żebyś nie mówił, że to ode mnie, bo to wiesz, bo to tajemnica. Tak, obiecałam, ale... że nie powiem i tak dalej. Tak, ale czasami ktoś tak mówi, wiesz tam, może by się nie rozeszło i tak dalej, ale czasami wiemy doskonale, że naprawdę tej osobie zależy. Naprawdę nam mówi to w absolutnym zaufaniu. I że zrobimy coś naprawdę złego, jeżeli zawiedziemy to zaufanie, czyli krótko mówiąc, no, wygadamy się, tak, po ludzku rzecz biorąc. To bywa trudne. No bo my coś wiemy. Mm, ja coś wiem. Mm, ale nie ale bym wam powiedział, ale. Mm. To bywa trudne. Wiesz, jak to robią małe dzieci. Ja coś wiem, ty na pewno też coś wiesz. To Zamienimy się. Zamienimy się tą <laughs> wiedzą, tak? Pewnie tak. Natomiast to jest taki oczywiście bardzo prosty przykład, ale. Z takich małych rzeczy tak naprawdę składa się całe nasze życie, i z tych postanowień, nawet jeżeli chodzi o to, odchudzanie od poniedziałku czy siłownie od nowego roku, zrobienie formy, nie wiem, będę biegał albo chodził na długie spacery, cokolwiek. Pa, państwo najlepiej wiecie, jakie macie te swoje postanowienia. Czasami rzeczywiście okazuje się, że no nie dam rady. No nie no, miałem, no, no, no ale widzę, że tutaj no, tu, tu trzeba ogarnąć dzieciaki, tu trzeba zrobić obiad, tu trzeba jeszcze praca swoje, to swoje i, i no nie mam kiedy, no nie to, mam, bardzo chcę, może, a może, może w przyszłym tygodniu mi się no, Ale uda. Mikołaj, bo to też jest tak, że z jednej strony my nie, do, nie dotrzymujemy danego słowa, to jest jedna rzecz, druga, tak łatwo się poddajemy, kolejna rzecz, że my nie chcemy już do tego wracać. To znaczy, jeżeli już raz nam nie wyszło, dobra, to dajmy spokój, dobra, nie wyjdzie. Nie próbujemy jeszcze raz i jeszcze raz. I to, o czym wspominałeś, że nie dotrzymujemy danego słowa, to, że ktoś coś nam powiedział, no nie możemy wytrzymać, wiesz, aż nas nosi, żeby się tą informacją podzielić. Ja przypominam sobie słowa mojej świętej pamięci prababci Stanisławy, która kiedyś powiedziała kiedyś zwróciła mi uwagę i powiedziała: Kasia, no. Nie obiecuj. Mówisz, że przyjdziesz, a nie przychodzisz. Moja babcia była osobą niewychodzącą z, z domu ze względu na, na swoje zdrowie, więc ona każdą wizytę traktowała trochę jak takie święto. No i wiesz, jeżeli ty, ja, ja ty mi mówisz, wpadnę do ciebie we wtorek o godzinie 15, tak? No ja się zaczekam. Rozumiesz? Dotykasz teraz czegoś, o czym jeszcze właściwie nie, nie zaczęliśmy, ale bardzo dobrze, że o tym ale mówisz. Ale to tak zagajam na razie. Kolejna rzecz, to też są słowa mojej świętej pamięci prababci Stanisławy. W zwykłej rozmowie ktoś się z nią czymś podzielił, jakąś informacją. Mikołaj, jak to się mówi, choćby kroili, moja babcia nie dzieliła się informacjami, nawet z takiej zwykłej rozmowy. Nikt nie musiał mówić Pani Stasiu, ale to jest tylko dla pani. Proszę nikomu y, nie mówić. Jak ja mojej babci mówiłam, babciu, wiesz co, mam taką gorącą prośbę. Mówię to tylko tobie. I moja babcia wtedy, wiesz, aż wszystko w niej się gotowało. Kasia, a komu ja mam powiedzieć? Przecież to jest rozmowa między tobą a mną. Rozumiesz? To, to mogła być głupota. Nie pisnęła. Tylko widzisz, to była twoja prababcia. To nie jest bez znaczenia, mam wrażenie, bo y, wydaje mi się jednak, że kiedyś Odpowiedzialność za dane słowo była zdecydowanie większa niż dziś. Dzisiaj to nam się bardzo łatwo po prostu wiele rzeczy tak rozjeżdża, prze, prze, zaczyna być takie miałkie. To, co, to, co powiedziałaś, rzucamy często słowa na wiatr. A to a propos tej wizyty. Dobra, będę, będę, przyjdę, przyjdę, dobra, dobra. A nie, stary, nie, so, nie wiesz, ja nie mogłem, ale wiesz, co, no nie napisałem, nie, nie wiesz, bo coś tam nie, bo ja tu musiałem wyjść, jakby człowieku z roboty. Ale nie poinformowałeś, mogłeś napisać, po prostu mm -hmm. stary, nie będę. Oczywiście, jeżeli to nawet dot, Ale nawet jeśli to dotyczy zwykłego spotkania koleżeńskiego, a może ktoś inny właśnie przełożył sobie robotę, przełożył sobie jakieś inne rzeczy, może w tym czasie mógłby zrobić coś naprawdę innego, ale czekał, ale umówi, był umówiony. To, to do czegoś zobowiązuje. My dzisiaj, mówię my, jako ludzie XXI wieku, bardzo łatwo łamiemy dane słowo. Bardzo łatwo. Zarówno w rzeczach małych, jako właśnie takie, no nie wiem, spotkanie, umówienie się i, i nagle po prostu, a nie, wiesz, to nie, to innym, a coś. I, a wiesz, bo, bo mrówki, bo, bo nie wiem, bo bo motylki, bo, bo cokolwiek się tam wydarzyło, jakiś tam szukamy motywu, byle się tylko wytłumaczyć, że to przecież no w sumie to nie jest moja wina, ja nie jestem taki, że się tylko wiesz, no siła wyższa. Yy. I to, co powiedziałem wcześniej, no jeżeli ktoś jest wierny w małych rzeczach, będzie wierny w dużych. Jeżeli całe życie łamiemy dane słowo, albo inaczej, nie musimy nawet go łamać, ale po prostu nie przywiązujemy dużej wagi do tego, że komuś coś obiecaliśmy, że do czegoś się zobowiązaliśmy, do tego, że, no nie wiem, złożyliśmy jakąś obietnicę, właśnie dotyczącą, nie wiem, wizyty, albo tego, że komuś w czymś pomogę, coś zrobię. To jeżeli tutaj za każdym razem mamy dla siebie jakieś usprawiedliwienie, bo coś. Ja już nie mówię, czy to jest lenistwo, czy to jest znalezienie czegoś innego, fajniejszego, bo są ludzie, którzy po prostu, a fajniej, fajniej mogli spędzić czas. No to... to mam wrażenie, że potem w tych większych rzeczach też może powodować to, że będzie nam łatwiej. I tutaj to może dotyczyć spraw związanych już z pracą, z tego, że się trudno wywiązać, nie wiem, z obowiązków, które są w pracy. Trudniej się wywiązać z obowiązków rodzinnych, ale czasem może się okazać, oby jak najrzadziej, o tym, żeśmy kiedyś już rozmawiali, żeby się nie okazało, że ktoś po prostu nie dotrzymuje nawet Takich rzeczy jak przysięga małżeńska, i, i potem po prostu łatwo, no, no nie, no, to, no to, to, to trzeba zmienić, to trzeba coś inaczej, no bo to. Lepsza, lepsza okazja wskoczyła, nie? Widzisz, wspominasz o tych rzeczach małych, że jeżeli w tych małych nie dotrzymujemy słowa, to w tych dużych duże prawdopodobieństwo, że także nie dotrzymamy danego słowa. Nie zawsze tak musi być. To, oczywiście, wam, ale... ale też, żeby była jasność. Yy, bardzo jestem ciekawa, jakie ty masz zdanie na ten temat? Yy, to Najczęściej komu my tego słowa nie dotrzymujemy? Czy nie przypadkiem samemu sobie? No bo zobacz, zaczęliśmy od tych postanowień noworocznych. No my mamy, to komu my dajemy słowo? No sobie dajemy słowo, że chcemy coś w swoim życiu zmienić, że większą uwagę będę przykładać chociażby do... Do modlitwy, na przykład, że całkiem niedawno rozmawialiśmy także o, o świętach Bożego Narodzenia, o tym, że, że życzymy ludziom i pokoju, i spokoju nie tylko tak bezsensownych, bezsensownie wesołych rzucane słowa życzenia wesołych świąt, tak, no to kogo my chcemy oszukać? Czy my częściej oszukujemy samych siebie? Czy jednak bliski, Myślę, że znajomych... bardzo często bo oszukujemy samych siebie, między innymi dlatego, że bardzo łatwo nam samych siebie oszukać. Wbrew pozorom, my siebie człowiek... tłumaczymy. Tak, ale nie, w ogóle człowiek mam wrażenie, że ma taką jakąś wpisaną, przynajmniej wiele osób ma wpisane w takie swoje, nie wiem, no jestestwo, tak to ujmę, taką łatwość oszukiwania samego siebie. My z siebie samych bardzo łatwo oszukujemy, my znajdujemy milion argumentów, żeby... Jakby usprawiedliwić, o, usprawiedliwić siebie. Yy, więc rzeczywiście nie jesteśmy wierni temu, że nie wiem, no, na tą siłownię, naprawdę, nie wiem, zapisałeś się, kupiłeś kartę, naprawdę, ale tak naprawdę, stań przed lustrem po prostu, stań i popatrz na siebie. Naprawdę nie mogłeś? A może po prostu trzeba było położyć się wcześniej, spa spać i wstać wcześniej? Wstać rano i pójść na tą siłownię. Wrócić po godzinie, i akurat domownicy będą się budzili. Może nawet pomożesz jakoś tam zorganizować ten poranek i tak dalej. Jakbyś chciał, to byś mógł. Co cię pokonało? Lenistwo? Niechciejstwo? A może tak naprawdę obiecywałeś sobie coś, czego od razu wiedziałeś, że to, to nie wyjdzie. Natomiast jeśli chodzi o takie niedotrzymywanie obietnic, to mam wrażenie, że. I to jest bardzo smutne, że bardzo często nie dotrzymujemy obietnic naszym najbliższym. Rodzice nie dotrzymują obietnic swoim dzieciom, małżonkowie nie dotrzymują obietnic, nie mówię o tych dużych, tylko takich po prostu. Dobra, dobra, to ja dzisiaj, dobra, słuchaj, to ja wyjmę ze zmywarki, ja tam poogarniam, wrócisz, będzie... No ale wiesz, bo nie było kiedy, nie było kiedy. Mówiłaś, Nawet takie, czasami naprawdę, wróciłam, czasami naprawdę, czasami naprawdę, bo może się nie dało, ja nie bo, bo, Drodzy Państwo, żebyśmy się, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Czasami naprawdę człowiek ma prawo być zmęczony, i to nie o to chodzi, ale dałem komuś słowo. Słuchaj, wiesz co, jak dam radę, to to, to ogarnę. To, to wystarczy. To daje jakąś tam nawet w cudzysłowie furtkę, tak? Ale my bardzo często obiecujemy dzieciom na przykład tak, różne rzeczy. Czy? Tak, tak, pójdziemy, tak, tak, tak. Ja, no dobrze, dobrze, to ogarniemy to. Słuchaj, tak, tak, tak. A potem łapiemy się za dwa czy trzy miesiące. Łoj, skucha. Skucha. A dzieci to niestety mogą pamiętać. Kiedyś byłem, y, kilka razy zresztą uczestniczyłem w takiej modlitwie rodziców z dziećmi. Akurat tu chodziło o ojców, tak? Z dziećmi, gdzie y, to była taka też modlitwa uzdrowienia, właśnie tego, że ile razy, żeby też ojcowie przeprosili swoje dzieci za to, ile razy nie dotrzymali danych obietnic. To było niesamowite. To, 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 to ogromne emocje. Nie o tym jest ten program, więc ja tylko zaznaczam, ale ja myślę, że od tego, tego momentu zacząłem widzieć po prostu: O chłopaku, kurka, jak, da, jak ja coś swoim synom obiecuję, to się dwa razy zastanów. Bo jeżeli obiecasz, to, to pamiętaj, że będziesz zobowiązany do tego, żeby to wypełnić. Ktoś się Bo z tego to rozliczy. To raz? A dwa, jeżeli chcesz być dobrym ojcem dla swoich dzieci. To pokaż im, że dotrzymujesz obietnic, żeby oni się nauczyli, żeby oni też kiedyś potrafili dotrzymywać obietnic. Bo jeżeli ja im pokażę, że dobra, dobra, a dobra tam, następnym razem, no dzisiaj to nie, jutro to. To oni będą. No, na kogo będą patrzyli? Ja mam synów, tak? Oni będą patrzyli na ojca, na mnie będą patrzyli. Czego się nauczą? Że to jest okej, okay, że to jest w porządku. Że można tak robić, że można, no Dobra, to tam jutro, za, za tydzień, za miesiąc, za, za, za pół roku, za, za dwa lata. Nie. Jeżeli czegoś obie, coś obiecuję, czasami zdarza mi się, że to mi gdzieś wyleci z głowy, czasami rzeczywiście mam jakieś tam rzeczy, nie wiem, no ileś rzeczy po, po kolei muszę spiąć, jutro albo tam, nie wiem, ale nie, w pewnym momencie, dobra, słuchaj, yy, właśnie, uważność, uważność, nie, na, dobra, to, be, nie, tylko, Wszystko dobra, nie, 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 poczekaj, dobra, te dobra, te to, tak. moment, mm -hmm. Jutro to nie, bo, bo to i to nie. Ale słuchaj, wtedy i wtedy tam nie wiem, załóżmy czwartek, tak? Słuchaj, w czwartek jest tak, że będę miał tego czasu Wtedy się tym zajmiemy, ok? Zrobimy. Tylko też proszę cię pamiętaj, i przy, przypomnij mi o tym, bo wiesz, że ja zapominam. Umówmy się. Spróbujmy, to właśnie, przypomnij mi też o tym, nie? Żeby to nie było na zasadzie, że ja rzuciłem obietnicę. I rzeczywiście moi synowie potrafią przyjść, tata, umawialiśmy się Rozliczają i tak dalej. Się. I wtedy i wtedy to zrób. Mikołaj, dam ci taki przykład, jakiś czas temu spotkałam, spotkaliśmy się w, w jakiejś tam grupie ze, znajomy, ze znajomymi, no i wiesz, tak od słowa do słowa, bardzo dawno się nie widzieliśmy, no to co u ciebie słuchać, co u ciebie słuchać, ale każdy z nas gdzieś pędził i takie paskudne przyzwyczajenie, zdzwonimy się, jeden znajomy, konkretny facet, który jest wojskowym i wiesz, u niego słowo to słowo, właśnie. Słowny człowiek mówi, kogo wy chcecie oszukać? Jakie jest dzwonimy się, wyciągnął telefon, pokazał nam wszystkim kalendarz i powiedział: To kiedy się spotykamy. Nie że dzwonimy się, bo spotkamy się za rok, znowu gdzieś w... przez przypadek wiesz, znowu. I znowu w biegu będziemy się zdzwaniać. I znowu się zdzwonimy. No nie, słowo z... w ogóle to sformułowanie: zdzwonimy się, albo do zobaczenia. Słuchaj, jakoś, musimy się spotkać. Jakoś? Kiedyś? Gdzieś. No i wiesz, ten czas ciągle płynie, tak? I kolejny raz rzucamy te słowa na wiatr i nie ma konkretów. Bo my też nie jesteśmy do tych konkretów tacy albo przyzwyczajeni, Szybcy, albo, wiesz, zmobilizowani. Ale właśnie zmobilizowani. Dlatego, łatwiej jest powiedzieć, dobra, dzwonimy się, bo to nic nie znaczy. Wiesz, to są słowa, mhm. zamienniki, yy, które dzwonimy się. Oj, musimy się spotkać. Słuchaj, tak, tak, wiesz, no, dobra, słuchaj, będziemy się łapać. To się o, będziemy łapać, też. nie? Słuchaj, to w kontakcie. Mhm. Owszem, jeżeli z kim masz, z kimś Masz częsty kontakt, to, to, to funkcjonuje, tak. bo jesteśmy w kontakcie, dobra, zwaniamy się i, i będziemy. Ale wiesz, to tak, 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 tak. Ale często to jest takie na zasadzie, dobra, Piu. Dobra. O. Już, z Mija głowy. jeden rok, drugi rok. Rozumiesz. I to już jesteśmy w stanie y, wyliczać nie tygodniami, nie miesiącami. Obiecanki, i, i się nadal nie widzimy, nie? Mhm. Y, tak. Ja myślę, że oczy... też trzeba sobie ustalić taką hierarchię, mam wrażenie. Obietnic, które składamy, w takim, może źle się wyraziłem, ale jakby priorytetem, kto jest dla mnie? Moi najbliżsi, moja żona, moje dzieci, moi najbliżsi, moja rodzina, tak? Potem moi przyjaciele, którzy są blisko, potem moi znajomi, którzy, którzy są no, nie tacy jak przyjaciele, ale troszkę gdzieś dalej. Jakby nie po to, że jednym mogę składać takie obietnice, a drugim łamać, bo zupełnie nie o to mi chodzi, tylko. Że jeżeli te priorytetowe osoby, jeżeli coś obiecuję, to to zrób. To za... A jeżeli mam coś obiecywać, to obiecywać w taki sposób, żebym wiedział, że to jestem w stanie zrobić. Czyli składać obietnice, które będą mogły być wykonane, które będą miały pokrycie. No bo jeżeli komuś obiecam coś, i z góry wiem, że nie dam rady. Nie wiem, bo nie mam czasu, bo nie mam na to środków, bo nie mam na to narzędzi, bo nie mam czegokolwiek innego, to po co obiecujesz takie rzeczy? Nie obiecuj takich rzeczy. Po prostu zrób to i powiedz, sorry, wiesz co, no nie chcę ci tego o, nie chcę ci tego obiecywać, bo nie wiem, czy dam radę. To słuchaj, wyobraź sobie, jak wyglądałaby historia chrześcijaństwa, gdyby te słowa wypowiedziane przez Jezusa no, nie miałyby zastosowania. Dzwonimy się, zobaczymy się. To może innym razem, tak? No jak wyglądałaby historia zbawienia, gdyby ktoś coś obiecał, coś, coś powiedział, a no to słowo nie miałoby racji bytu. No słowo nie stałoby się ciałem. To raz, bo teraz jesteśmy w, 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 w okresie świąt Bożego Narodzenia, ale mi bardziej zawsze chodzi po głowie modlitwa w ogrójcu. Bo dla mnie zawsze. Ja sobie w ogóle odmawiając różaniec, to lubię sobie tajemnice swoimi słowami nazywać. Dla mnie zawsze. Modlifa w Ogrójcu to, to jest tajemnica: niech się stanie Twoja wola. Nie? nie to, co ja chcę, ale to, co Ty chcesz. Tam się Pan Jezus modli, nie On wie doskonale, co na niego przyjdzie. I mógłby też, wiesz, co, tato, jednak nie. Nie, wiesz, co, przygotowywałem się. Ja to rozumiem, na, nauczanie bo Ale nie, to, to mnie przerasta. Nie chcę umierać, boję się tego. Nie, nie dam rady. Słuchaj, rezygnujemy, koń, kończymy. No, wiesz, nie, no. Wiesz, o co mi chodzi, nie? Tak. To jest nie do pomyślenia, bo to się już wydarzyło i wiemy, że się wydarzyło mm -hmm. inaczej, ale gdyby, gdyby nagle Jezus powiedział, wiesz co, to może jakoś inaczej to ogarniemy, bo no bo nie. Wierność, nie? Wierność. Nawet wtedy. Ja myślę, że najgorzej, najtrudniej nam jest właśnie być wiernym naszym obietnicom, wtedy jest trudno. Bo jak jest łatwo do każdego chętnie, a spokojnie, fajnie, nie wiem, mam dużo czasu, lekko mi się ćwiczy, mogę chodzić na siłownie, tak? A w dużych sprawach? W moim małżeństwie jest super, wszystko się układa, wszystko jest ekstra, ja nie mam problemu z tym, żeby, żeby nie wiem. Ja nie muszę kłamać mojej żony, ja nie muszę. A ile razy jest tak, że coś się sypie w małżeństwie, no, takie niedopowiedzenia, trochę narzekanie, coś tam. Mówię teraz o dużych sprawach, zaczynając od małych, od takich tam postanowień. Bo dla mnie, znaczy wydaje mi się, że mechanizm jest zawsze ten sam. Dlatego powiedziałem, że jeżeli ktoś jest. W... To, to nie ja powiedziałem, tylko w piśmie świętym, prawda, że ktoś jest mały, w małych rzeczach wierny, będzie wierny w dużych. Więc mechanizm jest ten sam. Jeżeli nam jest wygodnie, to my chętnie się, takie obietnice spełnimy. Ale gorzej, jeżeli. Zresztą to te. Rety, w piśmie świętym też to jest. Że błogosławiony będzie, nie dokładnie tak, ale że. Dobry człowiek to jest ten, który dotrzyma obietnicy dla siebie niekorzystnej, bo my czasami coś obiecamy, a potem zmieniają się okoliczności i w sumie to już nie jest tak fajnie, że ta obietnica zaczyna od nas wymagać poświęcenia, może więcej czasu, może zrezygnowania z innych fajnych rzeczy, które moglibyśmy w tym czasie robić, no ale coś komuś obiecałem. Słowo I, Rzecz Święta, tak się, tak się też ale mówi. Ale wiesz, co kiedyś, to co, to, co, to co powiedziałem, co mówiłaś o swojej prababci. Kiedyś ludzie naprawdę brali ogromną odpowiedzialność za dane słowo. U mnie słowo. Rzecz nie, Święta. Rzecz Święta, tak. Świętsze tak. od. Y, I. Albo, że daje słowo. Wystarczyło powiedzieć, słuchaj. Masz, daję Ci słowo. Masz moje słowo. Masz, masz, masz moje słowo. słowo. I to, wystarczy, to To był argument nie do przebicia. Dzisiaj? Dzisiaj to się ludzie zaśmieją prosto w twarz. No, Cenny co, co mi dajesz słowo, no, że co? Bo co, bo powiedziałeś, że to zrobisz? A jutro zadzwonisz, że tego nie zrobisz. Albo w ogóle. Albo nie nawet zadzwonisz. nie zadzwonisz, tylko po prostu tego nie zrobisz. No to niech ten nowy rok, yy, który już się yy, rozpoczął, będzie rokiem dotrzymywania obietnic. No, nie, nie, nie wiem, tak, znaczy, tak sobie Nie wiem, myślę. czego sobie i Państwu życzę, ale wiem, że to trudne. Dobrze, no to pożegnajmy ten 2023, już tak solidnie, solidnie. No już bo, bo, ale nie, nie. nie, nie, nie. Jeszcze, jeszcze jak podajesz datę, to jeszcze gdzieś tam z tyłu głowy masz 2023, za, Teraz, ja, ja pamiętam wiesz, zawsze przy wiesz, co? dokumentów. Yy, tak, tak. Albo jak jeszcze w szkole, pamiętam, jak byłem, no jak, jak w, zmieniał się rok, to potem jeszcze przez miesiąc, mniej więcej zawsze jak się tam datę pisało do, do lekcji. To jeszcze, to jeszcze cały tak, czas trzeba było ciągle zmieniać. Tak, tak, no, to tak, nie, no to nie, to nie wsteczno no tylko jeden, na uwaga, dwójka, dwójka, dwójka. I Chrześcijanin to nie jest człowiek, który żyje przeszłością. O piękne zakończenie. Tylko teraźniejszością, bo nawet nie przyszłością, tylko trzeba umieć celebrować teraz. Więc na dziś, na teraz, na ten rok życzymy Państwu dotrzymywania obietnic. Trudne zadanie, bardzo trudne, ale trzeba od siebie wymagać. A tak co? jest. Do zobaczenia. Do zobaczenia.